ani po prawej, ani po lewej stronie. Obywatele miejskie. Ale pomyśleć, że są jeszcze dzisiaj ludzie, którzy śpią na ulicy, to jest nie do przyjęcia. U drogu drugiego tysiąclecia. I to jest nieobywatelskie. Globalizacja. Globalizacja spycha ludzi w ogóle. Człowieka na margines. To jest nasz podstawowy problem. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy bronić naszego wygodnego systemu życia, czy może gotowi jesteśmy dzielić się? No ale dzielić się! Tak, panie Szolle, to bardzo ważne słowo. Dzielić się. No dzielić się, oczywiście dzielić się. Lubię, jak nazywa się rzeczy po imieniu. Trzeba zmienić ludzką mentalność. Może przyniosę jeszcze orzeszku. A, bardzo panu dziękuję. Pyszę tego orzeszku, ty próbowałam? Nie lubię. A pani pracuje? Pani Debra? Długo pracowałam, ale teraz przestałam. Dlaczego? A, tak. Zwolnienie. Nie. Po prostu miałam dość. Decyzja przerzuca się pracę, to dzisiaj luksus. Wie pani, że średnia płaca w tym kraju wynosi... Właśnie, ile? Zaraz sobie to powiem. Pamiętasz? W telewizji mówili. Nie wiem, ale bardzo mało. Średnia płaca jest bardzo niska. Proszę, orzeszku. O, bardzo panu dziękuję. A pan Lendron przyjdzie? Nie, wyjechał na weekend. Dokąd? Nie powiedział. A ma jakiś dom na wsi? Nie wiem. Nie ma, prawda? Chyba nie, raczej nie. Normalnie nigdy nie wyjeżdżał weekendy. To emerytowany nauczyciel matematyki. Może nie miał ochoty przejść. Pan Lendron? Ale to bardzo uroczy człowiek. Nie ma zwyczaju się uchylać. Mędrą jest jednym z najsympatyczniejszych ludzi, jakich znam. Łącznie z panem, panie Szole. Możliwe, że po prostu nie chciał przyjść. To wcale nie znaczy, że jest nieuprzejmy. O, to nie jest zbyt miłe, co pan mówi, panie Lendron. Pan Mędrą jest naprawdę uroczym człowiekiem. Ale można być uroczym i nie przyjąć zaproszenia? To nie pan Mędrą. On jest czarny. No, nie wątpię. A kto jeszcze przyjdzie? Już nikt. Pana Mędrą nie będzie, a sąsiedzi z czwartego są w podróży. Sąsiedzi z czwartego? Państwo Landomowski bardzo dużo podróżują. On pracuje w reklamie. Reklama i marketing, bo mi mówił. Landomowski, on jest Grekiem? Polakiem z pochodzenia. A co za różnica? Dzisiaj, kiedy mamy Europę, Grek czy Polak na jedno wychodzi. Komuś jeszcze dolać? No, ja bym poprosił jeszcze o drobinkę. Oczywiście jest nam bardzo przykro, że pana Mędrą nie będzie, ale chciałabym skorzystać z okazji i podziękować państwu za przyjście. Dzięki temu możemy się lepiej poznać. Nie, to my dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie państwo tutaj dobrze mieszkać. Zobaczycie państwo, to jest naprawdę bardzo sympatyczna dzielnica. Dziękuję bardzo. Wszędzie są kamery, wie pani. Thank you.